Dzień dobry. Witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Ajka. Dzisiaj znowu zestawienie zakupowe, ale to, obiecuję, będzie zupełnie nietypowe. Przynajmniej jego zakończenie, bo jeden z tych zakupów będzie dość nieoczywisty, a przy okazji wyjaśnię, dlaczego mnie ostatnio dłuższą chwilę nie było, bo jedno z drugim jest bezpośrednio związane, ale o tym za chwilę. Jeśli jesteście ciekawi, co to takiego się wydarzyło ważnego w moim życiu, to poczekajcie chwilę. Na razie pokażę Wam te zupełnie oczywiste zakupy lipcowe. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od fatałaszków. Chyba wspominałam w poprzednim filmie, że zamówiłam chusty, kolorowe chusty, dwie jedwabne na Oliksie. Od pewnej jednej miłej pani, która robi jakąś wyprzedaż szafową. Dwie jedwabne, jedna bawełniana. Ja ubieram się często na przykład monochromatycznie, cała na czarno, cała na granatowo i lubię wówczas, nie tylko wtedy, ale lubię ożywiać strój właśnie kolorowymi jakimiś opaszkami czy szalami. To dodaje takiego, no jest fajnym akcentem w odzież. Drugi zakup też powiedzmy, że odzieżowy, oliksowy. I jak zobaczycie, to powiecie, Ajka, znowu buty. No serio, ile można kupować butów? Te buty kupiłam po pierwsze dlatego, że mi się podobają, a po drugie dlatego, że wróciłam do prowadzenia po Wawelu. Prowadzę teraz również po polsku, to się zmieniło. Mam więcej pracy w związku z tym, dużo chodzenia i w pracy przewodnickiej jest tak, że na buty zdziera się szybko, a na Wawelu jest wymóg słuszny, by mieć zakryte stopy, znaczy buty nie z otwartymi palcami, więc nie mogę tam zakładać tych sandałków w lecie, w których zwykle najczęściej chodzę po mieście, na płaskim obcasie. Więc te baleriny, które już w szafie miałam, po prostu bardzo szybko by mi się, mówiąc brzydko, zajechały. Więc chciałam mieć dwie pary na tę letnią porę, kiedy jest najwięcej pracy, by móc je wymieniać po prostu pomiędzy użyciami. Więc stąd, no ale to też buty kupione z drugiej ręki. No, nie były używane przez właścicielkę pierwszą, faktycznie nie miały śladu używania, tylko był to znowu jakiś kolejny nietrafiony zakup. Już mówiłam nieraz o tym, że wiele moich zakupów na Oliksie odzieżowych to właśnie są czyjeś nietrafione zakupy, zapewne internetowe, no bo skoro pewnie nie zostały przymierzone w sklepie, no to dlatego ta pani je odsprzedawała. Są bardzo wygodne, ostatnio już zdały chrzest bojowy na zamku i naprawdę świetnie się w nich chodzi. Jeśli chcielibyście ze mną zwiedzić Wawel, jeśli chcielibyście, bym Was oprowadziła jako przewodnik, to zasygnalizujcie w polu pod filmem, jakoś tam krótko skomentujcie, że jesteście po prostu tym tematem zainteresowani, bo wtedy, jeśli będzie takie zainteresowanie i taka potrzeba, po prostu nakręcę osobny krótki materiał, krótki albo dłuższy, w którym Wam opowiem o tym, co moim zdaniem jako przewodnika wawelskiego warto jest na zamku zobaczyć, zwłaszcza jeśli się mam nie za wiele czasu. No warto, wiadomo, że warto zobaczyć wszystko, no ale jeżeli się chce zwiedzić Kraków, no to zwykle się ma wiele innych też potrzeb, jeśli chodzi o planowanie. Więc powiem Wam, co dla kogo, które ekspozycje najciekawsze i najbardziej warte zobaczenia. I też powiem Wam, jak to zrobić, żebym to ja właśnie była Waszym przewodnikiem na Wawelu. No bo jest na Wawelu mnóstwo świetnych fachowców, znakomitych przewodników i bardzo sympatycznych ludzi. No ale jeśli byście chcieli zwiedzać akurat ze mną, no to trzeba będzie wiedzieć, jak to zorganizować. A też nie o to chodzi, żebyśmy musieli się jakoś ze sobą specjalnie w tym celu komunikować. Są inne sposoby, prostsze i dla mnie, i dla Was, żeby to zorganizować, ale to w osobnym filmie. Nie rozgadujemy się tu, młoda. Do roboty dalej. Kolejne zakupy, już nie odzieżowe, tylko kosmetyczne. Raz na parę miesięcy robię takie większe zakupy, kiedy uzupełniam zapasy swoje z takich sprawdzonych rzeczy, półproduktów czy produktów takich bardziej naturalnych, czy do samodzielnego mieszania, czy do podrasowywania kosmetyków gotowych. I od chyba już roku najczęściej robię te zakupy w EcoSpa.
Tak mi się wydaje, że może być od roku, a może i dłużej. Wcześniej najczęściej zamawiałam na stronie mazidła.com. To też mogę szczerze polecić, ale jakoś kostka mi bardziej, po wypróbowaniu bardziej podeszło. I tu mam masło jaśminowe. Ono jest na bazie oleju ze wszystkich migdałów. No i pachnie jaśminem, no bo olejek jaśminowy też zawiera. Ja go jeszcze podrasowuję absolutem jaśminowym. Też z tego samego sklepu i to już jest wtedy absolutne jaśminowe szaleństwo. Ale ja jestem jaśminową maniaczką, bardzo lubię ten zapach. Ja lubię też, kiedy jest składową z innych zapachów. Bardzo byłam nieszczęśliwa, kiedy po chorobie, po tym, wiecie, wirusie, co się go nie wymawia. I kiedy straciłam węch na długo, to przez długi czas czułam tylko paskudne zapachy. To już opowiadałam o tym kiedyś. A nie czułam w ogóle tych najpiękniejszych zapachów kwiatowych, takich jak jaśmin, jak róża, które no, dla mnie są absolutną poezją i które bardzo mi poprawiają nastrój. Wysmarowanie się takim masłem jaśminowym na wieczór po kąpieli to jest szaleństwo. Zapachowe i taki relaks fantastyczny, że już się rozmarzyłam na samą myśl. Drugi taki jeden, zawsze jest jakiś hydrolat w takim zamówieniu. Często jakiś hydrolat różany, bo też bardzo lubię, ale jałowcowy, on może, ten zapach ma taki specyficzny, taki bardziej zielskowaty, ale jałowcowy jest, na moją cerę świetnie działa. Ja zresztą używam go nie tylko do twarzy, czasem też jakąś migiełkę do włosów w jakichś zabiegach włosingowych. Ale najczęstsze codzienne zastosowanie, no dlatego zamawiam duże opakowanie też, żeby nie musieć tych zamówień ponawiać za często, to jest przemywanie wacikiem rano po wstaniu, przed pójściem na siłownię, bo w twarz wodą myję dopiero po powrocie z siłowni, kiedy biorę prysznic. No staram się po prostu nie myć za często twarzy wodą. Nie dlatego, żeby mycie twarzy było samo w sobie czymś złym, tylko że jeżeli miałabym umyć twarz i przed siłownią, i po siłowni też trzeba, no to już myślę, że tam jeden raz byłoby za dużo, a hydrolat odświeża, troszkę tak lekko oczyszcza, a jednocześnie działa też pielęgnująco, więc wszyscy są szczęśliwi. Znaczy, no ja jestem szczęśliwa. Kolejny taki musowy mój zapas to jest zawsze potrójny kwas hialuronowy, używany też do różnych celów, zarówno do mieszania, jakoś tam podkładowo, no niektórych tam sytuacji. Opowiem kiedyś, jak w końcu zacznę coś nagrywać więcej na temat swojej pielęgnacji. A przyjdzie ten dzień, oj przyjdzie. Leucidal Max, konserwant, też się przydaje do jakichś mieszanek. Zwłaszcza, ale nie tylko, do olejowych. Olejek rozmarynowy, olejek wiadomo, zapachowy, eteryczny, naturalny. Rozmarynowy to jest jeden z moich ulubionych też również zapachów ziołowych. Ja bardzo lubię te mocne ziołowe zapachy, takie jak rozmaryn, tymianek, szałwie. Bardzo lubię zapach olejku z drzewa herbacianego. I zawsze mam kilka olejków w domu. Używam ich zarówno do celów kosmetycznych, jak i zwłaszcza te, które się tam mniej używane, na przykład zdarza się, że się przeterminują i wtedy oczywiście ich nie wyrzucam, tylko zużywam do na przykład do sprayu, znaczy do octu z wodą wymieszanego, którym się posiłkuję przy sprzątaniu łazienki czy kuchni i wtedy ten dodatek olejku zapachowego no, działa przyjemnie, mi się fajniej sprząta, a później pomieszczenie czysto pachnie, a olejek się nie marnuje, no bo szkoda by było wyrzucać, a płytkom łazienkowym czy tam zlewowi, no to nie robi różnicy, że się olejek przeterminował. Mojej skórze mogłoby to zrobić różnicę, mogłoby po prostu podrażnić, nie ma co ryzykować. Olejki eteryczne i tak są z definicji silne. Tu jest witamina E, ona jeszcze jej nie otwierałam, no bo jeszcze nie było potrzeby, ale ona też jej regularnie używam. No właśnie do kosmetyków, na przykład takich, które zawierają tłuszcze, jeśli tam robię jakieś coś tam mieszając oleje czy masła, to ta witamina E się przydaje. I to był zakup, była jakaś promocja, bo tam zawsze są jakieś promocje na EcoSpa, no jak w wielu sklepach internetowych. Kompleks pod oczy Revital Eyes. Kupiłam z ciekawości i z powodu tej promocji, ale okazuje się, nie wiem czy Wy widzicie, ale ja widzę, że moja okolica pod oczami wygląda lepiej. Dodaję go do serum, którego używam na co dzień. To jest serum peptydowe z Basic Labu.
Też mogę je Wam kiedyś pokazać przy okazji. No właśnie, jeśli jak już w końcu dojdzie do nagrywania filmów pielęgnacyjnych. A już pytaliście o nie wielokrotnie. To jest mieszanka, mieszanina kilku różnych substancji, ale między innymi jest kofeina w składzie. I można tym podrasowywać, nie stosuje się tego w czystym stężeniu, bo czy w 100% stężeniu tylko dodaje do 10%. Można dodać do serum właśnie, można dodać do jakiegoś kremu, do kosmetyku również, do ciała. No, oczy, okolice oczu, twarz i ciało można swobodnie stosować. Ja po tych dobrych doświadczeniach pod oczami, zważywszy na to, że to jest no dość duże jednak opakowanie, jak na tę małą ilość, którą się dodaje do kosmetyku. A data trwałości luty 2022, czyli żeby to zużyć, żeby się nie zmarnowało, no to też pewnie będę dodawała do kosmetyków jakiś, na przykład właśnie do całego ciała, żeby się tam troszeczkę też podrasować, no bo czemu nie. Dobra, teraz przedostatni zakup przed tym najważniejszym, o którym za chwilę. Tu samo pudło pokazuje urządzenie wielofunkcyjne, czyli drukarka, skaner i ksero w jednym. To był zakup, no, który się kroił już od kilku miesięcy, ponieważ nasza poprzednia drukarka tego samego producenta, ona już była wiele już miała lat za sobą i działała i mogłaby jeszcze pewnie podziałać u nas parę lat, tak myślę. Gdyby nie to, że od jakiegoś czasu przestała się dogadywać i z Windowsem, i z aplikacją do obsługi, i nawet wielokrotne odinstalowywanie, zainstalowywanie, wymiana tych tam sterowników, pakietów, nie wiadomo czego, to nie wszystko nie pomagało. Po prostu każde drukowanie, każde skanowanie to była droga przez mękę. Ostatnie drukowanie, po którym powiedziałam dość, to trwało. Ja to drukowałam dwie strony przez bodajże 40 minut, właśnie w międzyczasie kilkukrotnie odinstalowując i instalując ponownie drukarkę. Rzecz nie polecam tego stylu życia, znaczy marnowania czasu na walkę z urządzeniami, ale ona poszła jeszcze w świat, przejął ją nasz znajomy, który ma starszy komputer ze starszym systemem operacyjnym i tam nie było żadnego problemu z komunikacją między komputerem a urządzeniem, więc wszyscy są szczęśliwi. My, kolega i drukarka, ona ma nowy dom, my wiemy, że się nie zmarnowała, a kolega jest zadowolony, no bo ma sprzęt, który i tak miał kupić, a tym sposobem zaoszczędził niepotrzebnych wydatków. I tak, i dla mnie akurat, oprócz tego, że po prostu no, już byłam przekonana do tego producenta wcześniej, bo nie było powodu, by być niezadowoloną, tu zaznaczam, żeby nie było żadnych wątpliwości, to nie jest żadna współpraca z HP, bo jak zawsze HP i wiele innych firm na świecie nie mają pojęcia o moim istnieniu i o tym, że mówię na przykład pozytywnie o ich produkcie w filmie. Jak mówię pozytywnie, to mówię na podstawie własnych osobistych doświadczeń i jeśli by ktoś by mi za to płacił, to bym powiedziała, że to jest fragment sponsorowany. Tyle. Więc tu w tym urządzeniu nowym skusiło mnie to, że oprócz tego, że i tak wiedziałam, że raczej kupimy drukarkę właśnie tego producenta, skoro już wcześniejsza się sprawdziła, do czasu, no ale się sprawdzała, to jest w cenę wliczony 6-miesięczny okres korzystania z usługi, no na próbę, ale potem można przedłużyć, usługi Instant Ink. To jest usługa subskrypcji, polegająca na tym, że subskrybuje się kwota zależy subskrypcji od średniej ilości drukowanych miesięcznie stron. Jeśli tych stron się nie wykorzysta tej ilości, no to one przechodzą na kolejny miesiąc. I w tej cenie subskrypcji dostajecie po prostu wliczoną usługę wymiany tuszów, odbioru tych starych zużytych pojemników po tuszach. I jest to, aczkolwiek zabrzmi to dziwnie, ale to wy nie musicie o tym myśleć, bo czuwa nad tym wasza drukarka. Ja wiem, że to jest totalna inwigilacja, no bo drukarka was śledzi, jeszcze w waszym imieniu wysyła zamówienia na tusze. No ale takie czasy. Dla mnie akurat ta usługa jest kusząca, bo wolałem właśnie nie musieć myśleć o tej wymianie. Fajnie jest też, że no jest możliwość, czy w tej samej cenie jest też odbiór tych tuszów do recyklingu. Nic się nie marnuje. U nas akurat ze względów zawodowych i moich i męża takie urządzenie w domu być musi,
znaczy urządzenie wielofunkcyjne, bo mamy dość regularnie, może nie bardzo często, ale dość regularnie potrzebę zarówno wydrukowania dokumentu jakiegoś, podpisania go, zeskanowania. I gdyby nie praca, to pewnie mogłabym się bez drukarki być może prawie obyć, bo mogłabym drukować kogoś z rodziny, czy no nie wiem, jakoś to tam rozwiązywać inaczej, bo do celów prywatnych praktycznie nie mam potrzeb drukowania, ale do celów zawodowych i około zawodowych zdecydowanie tak, i tak samo i mój mąż. Więc dla mnie akurat urządzenie wielofunkcyjne jest koniecznością w domu, więc jak się jedno no, przestało sprawdzać, no to koniecznym było jego wymienienie. Tak mówię od razu, bo na pewno się pojawią głosy, no ale po co ci drukarka, można żyć bez drukarki, trzeba oszczędzać papier. No trzeba, ale też nie ma powodu, żeby jak jest potrzeba, to nie wydrukować raz na jakiś czas. Patrzę, czy coś mi tu jeszcze nie zostało. Tak się rozglądam, dlatego nieco nerwowo. Ale nie, nic mi już nie zostało, więc przejdźmy do tego ostatniego, najważniejszego zakupu. I nie dość, że jest to moim zdaniem najważniejszy zakup w tym miesiącu, czyli w lipcu, ale też raczej pozostanie na czele najważniejszych zakupów roku, bo kupiliśmy mieszkanie. I będziemy się za niedługo, za kilka tygodni lub może, no myślę, że nie dłużej niż 2 miesiące przeprowadzać. To kiedy? No to trochę nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo to nie od nas zależy. Nie będę Wam na razie dużo o tym nowym mieszkaniu opowiadała, bo na to przyjdzie czas. No poza tym go przecież prędzej czy później zobaczycie, to naturalne. Na pewno będę chciała Wam pokazać nieco kulis przygotowania do przeprowadzki. Nie samej przeprowadzki, bo to jest zbyt stresujący i absorbujący moment, by jeszcze wtedy wyciągać kamerę. Ale jeśli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to tam będę się starała wrzucać jakieś urywki może na relacjach. Bo z tym Instagramem raz u mnie jest lepiej, raz gorzej, no ale też staram się rozwijać tamto konto. I co? I będę Wam z kolei tutaj na kanale, myślę, że nagram kilka materiałów z przygotowań do samej przeprowadzki, bo myślę, że to może być ciekawe z Waszego punktu widzenia i praktyczne. Ja uważam, że nie ma lepszej okazji, oprócz jakiegoś takiego długiego i dalekiego wyjazdu, na przykład jakiejś dalekiej podróży. Nie ma lepszej okazji do tego, by się bardzo poważnie przyjrzeć do swojemu stanowi posiadania, i jeśli jeszcze cokolwiek jest do poprawy, to jest dobry moment do podjęcia jakiejś ostatecznej decyzji. Jak wiecie, jestem osobą dość dyscyplinowaną pod tym względem i już bardzo, właściwie no, niewiele mi zostaje takich rzeczy, które bym się jeszcze pozbyć mogła, ale wiem, już teraz wiem, że na przykład muszę przejrzeć papiery, zwłaszcza związane z moimi, ja powiedzmy tam, sprawami zawodowymi, byłymi, chociażby z dawną pracą, od której odeszłam już 10 lat temu, więc spokojnie można w większości, myślę, prawie wszystkich dokumentów związanych z tamtą pracą można się już pozbyć. Już kontaktowałam się z moim agentem od trzeciego filaru, no bo opłacam sobie ten trzeci filar, ubezpieczenie emerytalne, i kontaktowałam się z tym panem. On powiedział mi, że wszystkie te dokumenty, jakieś tam zestawienia, podsumowania roczne, te wszystkie dokumenty mogę spokojnie wyrzucić, bo mam do nich dostęp do całości, do wszystkich dokumentów na bieżąco po prostu na platformie internetowej. No i poza tym i tak te dokumenty są właśnie po drugiej stronie ubezpieczyciela. Na pewno część dokumentów związanych z dawnymi rozliczeniami podatkowymi można będzie wyrzucić. Myślę, że no na tym etapie to już spokojnie można wyrzucić starą dokumentację kredytową związaną z tym mieszkaniem. Nowe mieszkanie kupujemy za gotówkę, więc tutaj już powiedzmy, że to sprawa trochę inaczej wygląda, ale no do tych starych dokumentów bankowych już nie będzie potrzeby wracać. To tak w skrócie, chociażby właśnie jedna z tych głównych dziedzin, gdzie wiem, że będę mogła troszeczkę, będzie potrzeba trochę posprzątać, pozbyć się wszystkich rzeczy, co do których już miałam jakieś plany, że można by odsprzedać, wydać, i z tym zwlekałam, a teraz jest ten moment, żeby nie wozić niepotrzebnie za sobą rzeczy, które i tak mają wywędrować. No i tam wiadomo, taka jakaś tam standardowa mała czystka w garderobie. To zawsze jakaś korekta, jakieś rzeczy się chociażby tam zniszczone, warto przeglądać na bieżąco. Więc tutaj pewnie jakiejś rewolucji nie będzie.
Będę kończyć, bo tak jak mówię, nie chciałabym, żeby ten materiał był długi. O tym, że się będziemy przeprowadzać, myśleliśmy już od dawna. Trochę w podjęciu tej decyzji pomogła, w cudzysłowie, no, zeszłoroczna sytuacja epidemiczna i to te wszystkie lockdowny i lockdowny. To myślę, że wiele osób dojrzało pod wpływem tych sytuacji do jakichś wcześniej już planowanych zmian życiowych tego rodzaju. No i tylko po prostu czekaliśmy na okazję, by stało się to możliwe. No ale jest możliwe, stało się, czy właściwie się dzieje, więc ja się cieszę. Myślę, że Wy się pewnie też trochę cieszycie, bo przecież będziecie trochę ten proces zmiany podglądać, jak zawsze. No i też trochę to może uatrakcyjnić nasze przyszłomiesięczne zestawienia zakupowe. Może jeszcze nie z sierpnia i nie wiem, czy z września, ale na pewno na jesieni, no, będą się pojawiać w tych zestawieniach też, no, nowe nabytki do domu, no bo nie jesteśmy w stanie tego nowego mieszkania, nie będziemy w stanie urządzić tylko tym, co z tego mieszkania zostanie zabrane, bo ono będzie bardziej przestronne. Ale to przyniesie, pokażą Wam przyszłe materiały. Serdecznie Wam dziękuję za ten czas spędzony dzisiaj ze mną. Pamiętajcie, że możecie mnie wspierać jako patroni, czy tutaj przez serwis YouTube, ale możecie mnie też wspierać poprzez zastanawianie się nad subskrypcją. Jest mi miło, kiedy subskrybujecie. To też jest dla mnie dobrym sygnałem do tego, że warto, znaczy potwierdzeniem tego, że warto tworzyć. A poza tym, co to ja jeszcze miałam powiedzieć, zanim się zaplątałam? Że oczywiście zawsze mi miło, kiedy komentujecie pod filmem, a dzisiaj, jeśli macie, oczywiście oprócz tamtych wawelskich tematów, jeśli to Was zainteresowało, to sygnalizujcie i możecie się ze mną i z innymi podzielić Waszymi doświadczeniami przeprowadzkowymi, tym, czy przeprowadzki, jakie macie za sobą, wpłynęły jakoś na Wasz stan posiadania, czy sprawiły, że pozbyliście się przy okazji przeprowadzki niepotrzebnych rzeczy, czy też, o takich historiach też słyszałam, czy też zdarzało się Wam zupełnie niepotrzebnie przewozić ze sobą rzeczy z mieszkania na mieszkania, tylko po to, żeby dojść ostatecznie do wniosku, że trzeba się było tego wszystkiego już dawno pozbyć. Trzymajcie się ciepło i bawcie się dobrze, cokolwiek robicie. Widzimy się za niedługo. Myślę, że już właśnie w materiałach przedprzeprowadzkowych. Do zobaczenia wkrótce. Pa!